Dobiegły końca prace na budowie parkingu przy Alei Wolności w Ostrzeszowie. Jego oficjalne oddanie do użytku nastąpi 1 stycznia przyszłego roku. Za pozostawienie na nim pojazdu nie będą pobierane opłaty. Płatny stanie się natomiast dotychczas darmowy parking przy ulicy Księdza Sobierajskiego, przylegający do cmentarza komunalnego. To realizacja decyzji podjętej podczas planowania strefy płatnego parkowania. Według pierwotnych założeń nowy parking miał być gotowy do 1 października, a więc dnia finalizacji drugiego etapu wprowadzania strefy. W praktyce okazało się to jednak niemożliwe. Prace projektowe też były bardziej skomplikowane, bo z względu na to, że tu jest strefa konserwatorska, to musieliśmy to uzgodnić z konserwatorem, który nam narzucił też nadzór archeologiczny. Dlatego z tych względów wyszły pewne opóźnienia, ale do końca tego roku był plan, żeby zakończyć te prace, i zostały zakończone. Ostateczne zakończenie inwestycji wymaga już tylko zgłoszenia do nadzoru budowlanego oraz przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie w okolicy szpitala i drogi krajowej nr 11 dostępnych będzie 127 miejsc parkingowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. To nieco mniej niż na placu przy ulicy Księdza Sobierajskiego, który pomieścić może około 200 samochodów. Parking wykonano z wykorzystaniem takiej samej technologii, jak to miało miejsce w przypadku wybudowanego w ubiegłym roku parkingu na ulicy Kościuszki. Wody opadowe zostają na miejscu, nie są odprowadzane do kanalizacji ogólnosprawnej. To jest tak naturalna retencja. Zastosowaliśmy tutaj ekokraty na miejscach postojowych oraz drenaż francuski. Prace rozpoczęły się w miesiącu październiku i tutaj jeszcze pan archeolog kazał nam tutaj przegłębić tutaj cały teren z uwagi na to, że był prowadzony tutaj też nadzór archeologiczny. No i to też, że tak powiem, wydłużyło czas realizacji. Dodatkowo też konieczność było usunięcia kilku drzew, na które żeśmy otrzymali też zgodę na wycinkę od konserwatora, ale w to miejsce będziemy robić nasadzenia, tak? Tych drzew tutaj na tych zaokrągleniach, tutaj przy drodze krajowej nr 11 będą nasadzenia zastępcze wykonane. Choć parking położony jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11, kierowcy będą musieli dojeżdżać do niego od strony ulicy Daszyńskiego i placu Borek. Nie udało się bowiem dojść do porozumienia w sprawie bezpośredniego zjazdu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy, żeby tutaj ten odcinek ulicy Aleja Wolności była włączona do drogi krajowej, już były prowadzone już od dawna z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad argumentuje niemożliwością włączenia się tej ulicy do drogi krajowej nr 11, tym ze względu na bezpieczeństwo, ale podejmiemy kolejne starania, żeby ten parking był bardziej dostępny tutaj dla mieszkańców. Budowa parkingu kosztowała blisko 1,5 miliona złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy Ostrzeszów.